Pomimo wytężonej pracy policjantów i braku społecznego przyzwolenia, nieodpowiedzialni i nietrzeźwi kierowcy to wciąż problem na naszych drogach. 3 promile alkoholu miał 53-letni kierowca Forda, który w czasie jazdy uderzył w poprzedzającego go Audi. Zdarzenie to miało miejsce 11 grudnia około godziny 14 na ulicy Wojska Polskiego. Wówczas oficer dyżurny bełchatowskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że na stację paliw wszedł nietrzeźwy mężczyzna, który potrzebuje kartki i długopisu po to, aby sporządzić oświadczenie ze zdarzenia drogowego. Na miejscu policjanci zastali uczestników zdarzenia. 23-letni kierowca Audi poszkodowany w tym zdarzeniu oświadczył, że kierowca Forda uderzył w tył jego pojazdu. Wszystko się działo na ulicy Wojska Polskiego. Po zdarzeniu mężczyźni zjechali swoimi pojazdami na stację paliw i tam mieli porozumieć się w zakresie kolizji, sporządzić stosowne oświadczenie kolizyjne. Wówczas okazało się, że sprawca kolizji jest kompletnie pijany. W tej sytuacji 53-latek stracił uprawnienia do kierowania pojazdami, został zatrzymany. Policjanci na miejscu wykonali niezbędną dokumentację, przesłali świadków. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie za kierowanie samochodem w stanie trzeźwości oraz spowodowanie w tym stanie zdarzenia drogowego. Jest to przestępstwo, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dziękujemy wszystkim osobom, które reagują na takie zagrożenie, którzy pomagają eliminować z naszych dróg nietrzeźwych kierowców. Takie postawy na pewno zapobiegają tragediom na drodze.